Matko, odkupiciela, z niebios najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza, tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego. Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Nemine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. In saecula saeculorum. Amen. Polecam to moje kazanie Duchowi Świętemu, Duchu Miłości, Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata, wprowadź do Twoich wykona, których zapomnę o świecie, abym poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwa odważnie niósł je całemu światu. Daj Bogu Ojcu mój język. Niech będzie Tobie, Ojcze, bez końca poddane. Niech guzie Twoją chwałę, niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, by było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Usiądźcie, moi drodzy, wygodnie w swoich miejscach. Dwadzieścia minut będzie dzisiejsze kazanie, bo technicznie muszę tak rozkładać siły, by to wytrzymać. I później o 12 jednąc mieć pasterkę, a po północy pojechać do Garmandalu. Więc tu proszę o pewne zrozumienie. Czas mamy bardzo dobry, bo co z tego, że skończę przed 12, jak mamy obiad, kolację mamy niepostną, przygotowaną na sobotę, w związku z tym muszę też trzymać termin żołądkowy, aby wszystko mi było pięknie. Moi drodzy, jesteśmy przy rozważaniach maryjnych. Idę z Wami przez encyklikę papieża Redemptoris Mater. Ubogacamy ją sowicie tekstami naszych orędzi, aby dopełnić piękno tych słów papieskich, jakie Ojciec Święty nam przekazuje. Dzisiaj zaczynam 10 punkt jego encykliki. Czasami prowadzę z Ojcem Świętym polemikę. Niejako by był dokument zły, tylko mając nasze orędzia, gdzie Bóg ubogacił treść pewnych słów, trzeba to przekazać publicznie. Niczym to teologicznie nie ubliża ani papieżowi, a wręcz ubogaca wiarę. Przypominam, Bóg odsłania swoje prawdy przed światem. Myśmy stali się jego narzędziem myśli. My jesteśmy tylko przekaźnikami pewnych rzeczy. Gdyby nie praca na uczelni, to by człowiek nie miał odwagi wtedy czy mówić. Bo tam stajesz przed tekstem, przed studentem, obrona tezy, atak z tamtej strony, więc jeśli masz jesteś pewny rozumowo, w sumieniu czysty, masz prawo wystąpić. Jeśli chodzi o pogłębienie wiary, jeszcze z bogatszymi myślami. To jest nasz obowiązek. 10 punkt tej encykliki. Którzy Państwa pocieszy, jesteśmy na stronie 7 i jest ich 48, stąd także to nam zejdzie cały rok to zmaganie się z papieżem, z jego myślami i ubogacaniem w oparciu o nasze orędzie. List do Efezjan, mówiąc o majestacie łaski, jaką Bóg i Ojciec obdarzył nas umiłowanym, dodaje, w nim mamy odkupienie przez krew. Jest to czyste, logiczne,
że my dziś korzystamy z tego majestatu bycia w umiłowanym w życiu sakramentalnym. Bo tu się nam daje w pełni Pan Jezus i w pełni dzieła Duch Święty. To zdanie rozumiem bardzo dobrze. No, gdyby Pan Łukasz sprawdził, czy tam jest nie włączone to światło, czy spalone. Bo tu jest Pan Maluś, to może by coś jeszcze zrobił. Niech Pan sprawdzi, czy tam jest włączone wszystkie przyciski. Bo tu macie ciemno. Wedle miary wyrażonej w uroczystym nauczaniu Kościoła, ów majestat łaski objawił się w Bogu Rodzicy przez to, że została ona odkupiona w sposób wznioślejszy. Muszę iść do przypisu. Cytuję tu 24, o co im, moi drodzy, chodzi. Skąd to jest? Po raz pierwszy sam słyszę, że Matka Boża była w sposób wznioślejszy odkupiona. To dla mnie jest teologicznie nowo. Ojciec Święty tu cytuje Sobór Watykański był, a bulla papieża Piusa IX, ogłaszająca dogmat, teraz nie wiem, poczęcie, to już rozumie. Bulla Inne Fabilis Deus, myśmy ją też już przerabiali na aktach naszych archiw, ona jest. Czyli Matka Boża w sposób wznioślejszy, moi drodzy, wznioślejszy, jakby odkupiona za sprawą bogactwa łaski umiłowanego, ze względu na to, że tego, który miał stać jej synem, ale została uchroniona od pierworodnego grzechu. Logiczne, tę teologię, mój drodzy, znamy. To są zasługi Zbawiciela. Ucząc Państwa logicznie, jak mógłby się Bóg urodzić w brudzie? No, powiem, czy co? Więc Bóg ma prawo, tak ukształtował Matkę Bożą, żeby była czysta, nieskazitelna. I w takim tworze natury, w takiej istocie świętej, wybranej przez Boga, wymarzonej, rodziła się. Jest to czyste. W ten sposób od chwili poczęcia, czyli zaistnienia na ziemi, należy ona do Chrystusa i ma udział w zbawczej łasce uświęcającej oraz tej miłości, która swój początek znajduje w umiłowanym, w Synu Ojca Prawiecznego, który poprzez wcielenie stał się jej rodzonym synem. Piękne to jest dla mnie, bardzo proste, tu tylko wyjaśniam. Teraz, że Matka Boża jest czysta od chwili poczęcia, jest, moi drodzy, ona należy do Chrystusa. Żeby pamiętać całą ceremonię poczęcia, Maria Walchura opisuje, że tu nie było współżycia fizycznego Anny i Joachima. To było utulenie, aby się ukochali w świątyni i wtedy jasność obłok wstąpił na nich. To jest całkowicie inna rzeczywistość. Moi drodzy, Bóg w wymiarze raju przewidział taką rozrodczość naszą. Grzech sprawił, że zostaliśmy ukarani i poszli w zwierzęcość. Ludzie, diabeł ogromnie żeruje na tym buncie Adama i Ewy i gdzie tylko mogą, to nas atakują w dziedzinie czystości ciała. Nie ma branży, gdzie byśmy nie byli atakowani. Diabeł będzie tak perfidny, co mnie w orędziu Pan Jezus powiedział, przekazał. Ja powiedziałem zero filmów, żadnych, bo tam zrobicie zero. Niczego w ogóle. Bo wszędzie dranie wkładają podprogowe scenariusze, które nas nieprawdopodobnie atakują. Rozumiecie? Reklama, dokument, wszystkie filmy są zarażone tym systemem. Rozumiecie? Że dokumentalny, że o zwierzętach, przestańcie wierzyć. Wszystko zasprodzone. Tylko Bóg uczciwie do mnie mówi. Chcesz być czysty? No to mi pomóż. Przestań oglądać te świat. Bo nam się wydaje, że oglądamy niewinną bajkę dzieci. Wszystko zasmrodzone. Bóg przewidział dla człowieka całkowicie inną przestrzeń rodczą.
O tym się nie mówi w Kościele, nie mówi się o mistykach. To, co im Bóg pokazał. Dlatego za sprawą Ducha Świętego w wymiarze łaski, czyli uczestnictwa Bożej natury, Maria otrzymuje życie od tego, któremu w porządku ziemskiego rodzenia sama daje Jego Matka. To, co wam mówiłem, w takim wymiarze myśmy się mieli dzieci rodzić. Nie z porządliwości, nie z zaplanowania, kapujecie, nie z spadki. Dziś wszystko jest tak totalnie chore. Mało kto na świat przyszedł z zaplanowanej spragnienia. Rozumiecie? Najczęściej rodzic beczał, nieoczekiwany, niechciany dzieci. To są przerażające dramaty. Zwierzę w każdym układzie przyjmuje nową istotę, nowy byt. Tylko nie człowiek. Tak nas rozkręcił diabeł. Dlatego papież pięknie to opisuje, jeszcze czytam rozpoznanie. Dlatego za sprawą Ducha Świętego w wymiarze łaski ten przestrzeń już nie istnieje, ta przestrzeń nie istnieje dzisiaj w nauczaniu Kościoła. Jest wymiar psychologii, nie wymiar łaski. W wymiarze łaski, czyli działania Boga. Pan Tadziu dzisiaj czytał Dzieje Apostolskie o Pawle. Ananiasz mówi, ten drań tylu namordował, tylu natłuk, a ty, Panie, co ty robisz? Posłuchaj, Ananiaszu, Bóg go upatrzył. Bóg go wybrał. To jest działanie wymiaru łaski. On poniesie mnie, narodom, królom. Ale jaki jest warunek? Zapłaci za to straszną karę, cierpienie. Zapłaci to wielkim cierpieniem. Kiedy Paweł będzie wymieniał w jednym z liście od Efezjan swoją ścieżkę cierpienia, 3 razy biczowany, 3 razy kamienowany, 3 razy tonął w morzu, pogryziony, rozumiecie? To wymienia całą litanię, ile przeszedł dla Chrystusa. Dlatego za sprawą Ducha Świętego w wymiarze łaski. Dlatego o dogmat niepokalanego poczęcia walczono nieprawdopodobnie. Kiedy papież ogłosił dogmat niepokalanego poczęcia, królowa angielska ponoć odrywała szaty. Kto na tym się rządzi w końcu? A jak już ogłoszono nieomylnym, to Anglia cała wrzała. Cała Europa wrzała. Więc Duch Święty ma sposoby. Dlatego tak dogmat niepokalanego poczęcia musiał być obwarowany i dziewica Maryi kazusami dogmatycznymi. Dziewica przed, dziewica w trakcie urodzenia, dziewica po. Tak jest, tak jest ustawiona konstytucja dogmatyczna o niepoczęciu dzieci. Przerabiałem to z wami. Tak szatan nie znosi niepokalanego poczęcia. Dlatego udało się mu po 100 latach święta na prawach uroczystości zlikwidować uroczystość 8 grudnia. Naprawdę. Nie ma. Nie ma. Dla mnie to najbardziej mnie to boli, bo to zrobił episkopat polski, kłamiąc papieża, że życzeniem narodu polskiego jest paru przekręconych biskupów służących masonerii, którzy mają bezgraniczną władzę nad wszystkim. Dlatego za sprawą Ducha Świętego w wymiarze łaski, czyli uczestnictwa Bożej, czyli uczestnictwa w Bożej naturze, bo ta forma poczęcia to już przekracza prawidła ludzkie. Jest to już udział w Bożej naturze. Maria otrzymuje życie tego, któremu w porządku ziemskiego rodzenia sama dała życie jako matka.
liturgia nie waha się nazwać ją rodzicielką swego stworzyciela. Luisze. W wymiarze cielesnym jest rodzicielką dzieci. Maria tego dnia bożnarodzeniowego rodziła dzieci Boga i człowieka. Stąd też ma nie tylko tytuł rodzicielka, ale Bogu rodzica, rozumiecie? Boża rodzicielka. I pozdrawia ją słowami, które Dante Alighieri wkłada w usta świętego Bernarda. Córo twego syna. Bo to jest w drugą stronę. Matka Boża jest córką twego syna. To jest fenomenalne. Jest matką Boga, ale jest córką Boga. A ponieważ to nowe życie Maryja otrzymuje w takiej pełni, jaką odpowiada miłość syna do matki, a więc godność Bożego Cieszyństwa, stąd ten anioł nazywa ją pełną łaski. I w tym punkcie Ojciec Święty nie przeskoczył tego Rubikonu, bo jest to zrozumiałe, skoro ma Boga w sobie, jest pełno łaski. Ale dogmat współpośredniczki pokazał pełnia łaski na co innego. Jest właścicielką, ma do dyspozycji wszystkie łaski, jakie ludzkość straciła podczas swego życia. Ona ma ten ogromny kapitał. Tu jest tylko jeden aspekt słuszny, ale on nie jest pełny. Bo skoro Bóg jest pełnią łaski, a jest w niej, no to jest pełnią łaski, kapujecie. No to jest logiczne, ale to nie wyczerpuje zagadnienia dogmatu tego piątego i nie pokazuje pozycji władzy Matki Bożej w świecie i w Kościele. Tajemnica wcielenia stanowi w zbawczym zamierzeniu Trójcy Najświętszej, punkt 11, pisze papież, wypełnienie ponad obfite obietnicy danej ludziom przez Boga po grzechu pierworodnym. Dzieci, tego zdarzenia bym nie zrozumiał, gdybym nie przeżył pewnych doświadczeń i przez dar przyjaciela. Czytam wam to zdanie. Tajemnica wcielenia stanowi w zbawczym zamierzeniu Trójcy Najświętszej wypełnienie ponad obfite obietnicy danej ludziom przez Boga. Jak to zrozumieć? Nabroiłem. Ktoś mi wszystko daruje. Bóg, widząc postawę tej osoby darującej, co mówi? Ja nie mogę być gorszy od niej, tej osoby, i daję ci jeszcze więcej, niż zaplanowałem. To jest to zjawisko. Dzieci to się ziemia częściej. Dlatego to zdanie to rozumie, że dostaliśmy ponad obficie tego, co było zamierzone w naszym życiu. Bóg jest tak szalony. Czyli Pan na ziemi daruje i teraz widząc Pana postawę swój wobec mnie, Bóg nie chce być gorszy i daje mi więcej niż Pan jeszcze. Rozumiecie? To dzieci przerażająca ponad obfitość łaski Boga. To tylko trzeba przeżyć, żeby zrozumieć to zdanie rabińskie. Dzieci, jaki Bóg jest fenomenalny. Jaką miłością jest Bóg, to by trzeba było mówić godzinami. Dzieci, brakłoby słów i myśli. Czyli, co to znaczy? Dokładnie. Że stan, jaki my się dziś znajdujemy w relacji do Boga, tu ukrytego w Najświętszym Sakramencie, jest wielokrotnie obfitszy niż to, co miał Adam w raju. Kopujecie to?
że my przez ten wymiar wcielenia Pana dostaliśmy dużo więcej. Adam nie spożywał Boga. Adam nie miał Boga w sercu. To jest to misterium miłości Boga. Wypełnienie ponad obfite obietnicy danej ludziom przez Boga po grzechu pierworodnym. Czyli mówiąc, przy tym naszym udręczeniu świata, my mamy o wiele lepszą sytuację za Adam. Możliwość obfitych łask, rozumiecie? Jest jedyny warunek. Musimy z łaską chcieć współpracować. No bo jak nie współpracujesz, czyli nie ma co porównywać z Adamem i z Rajem. Bo ty masz piekło. Dzieci dopiero się rozgrzały. Ale dzwon bije. Obiecałem 25 minut. Więc jest 25 minut. Tylko dokończę po przecinku. Po owym pierwszym grzechu, którego skutki obciążają całe dziedziczenie na ziemi. No tak, to że wyjaśnia. Tu się dzieci zajmują. To jest coś fenomenalnego. To ponad obfite. Dostaliśmy dużo więcej niż dzieci miał Adam. Amen. To już 15 kazanie. Jak mi Państwo, dzisiaj jest 20, które wygłaszam z tej encykliki. Tu mi żadna myśl nie przyszła, ale jeśli ukochana Pani Agnieszka coś znalazła u nas w orędziach, to ubogacimy, zaznaczam dzieci. Ja tylko czerpię z tego, uczę się od Was, żeruję na Waszej miłości, na Waszej modlitwie i te wydarzenia przekazuję.